Aczkolwiek będziemy musieli po następnym poziomie prawdopodobnie wrócić do krypty Dana, dlatego że tam będzie jedna rzecz, którą warto zebrać. Ale póki co jest wszystko w porządku, więc lecimy dalej. Następny poziom. Następny poziom to będzie wzgórze cmentarne i tam jak najbardziej się udajemy. Na szczycie wzgórza cmentarnego stoi mauzoleum. Droga do niego będzie wyboista, ale odrobina ćwiczeń dobrze zrobi na tym starym kościom. Tak, 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 dobrze, fajnie. Cieszę się, że uważacie, że jestem staruchem. No, naprawdę, fajnie. Więc mój odwieczny wróg ściga mnie nawet zza światów. Spóźniłeś się, Fortescue. Moja armia już powstała z grobów. Nigdy nie opuścisz tej nekropolii. Oczywiście Zarok tutaj uważa, że nie opuszczę tej nekropolii. Wolne żarty, panie Zarok. Żebyś się jeszcze kuźwa nie zdziwił, panie kolego. Żebyś się kuźwa jeszcze nie zdziwił, tak tylko powiem. A teraz kontynuujmy dalej i lecimy sobie z drugim poziomem, który również ma bardzo fajny soundtrack, graficznie też bardzo ładnie się prezentuje. A swoją długością uważam, że jest całkiem okej. Okay. To nawet nie jest długi poziom. Zacznijmy od tego, że to jest tak króciutki poziom, że nawet nie zwrócicie uwagi, kiedy go przeszliście właśnie. Mamy fiolkę życia kolejną, tylko że w sumie niepotrzebnie ją wziąłem, dlatego że i tak mam full życia, ale okej. Okay. Rozumiem. Czasami nawet trzeba. I udajemy się teraz tutaj. A tutaj też mamy przeciwników. 40. No zaraz będziemy mieli połowę kielicha już. O, już nawet mamy. Widzicie, jak to szybko się zdobywa. Fajne ognisko. Nie pamiętam... A nie, ognisko było normalnie w wersji na PS1. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że nie pamiętam, czy było w wersji na PS1, ale faktycznie było. I teraz będziemy musieli uważać na te kurde kamloty zasrane. Wiesz, te kamloty tutaj będą skakały sobie jak gdyby nigdy nic. Ała. Oczywiście nie ma w tym niczego niby złego, ale z drugiej strony, kurde... Oj, 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 oj. Dobra. Niepotrzebnie kuszę marnuję, kurde. O! Dobra. Dostałem się do miejsca, gdzie powinienem być. I tutaj oczywiście Chciałem przez chwilę powiedzieć bezgłowowe zombiaki tutaj nas atakują. No i trochę tak jest. I kurde, ile ja życie zmarnowałem. Czekajcie. Nie to. Nie to. Gdzie tu się w ekwipunek wchodziło? A tu możemy w ogóle kamerę zmienić. Fajnie. Touchpadem się wchodziło. Przepraszam najmocniej. Musiałem tutaj ogarnąć parę rzeczy. Touchpadem się wchodziło. Jezu, kompletnie zapomniałem, że touchpadem możemy też ten... możemy też tutaj, kurczę... manewrować, tylko teraz mój stan zdrowia jest trochę taki niefajny, 30 punktów. Ale tu chyba gdzieś była fontanna, ile dobrze pamiętam, zdrowia. A nie, nie ma. No to pewnie w środku będzie, z tego co chyba pamiętam. Ale zanim to wejdziemy do środka, to weźmiemy jeszcze tą kasę, póki pamiętam. Tu nie. A, widzicie? Już zostałem zaatakowany przez tych śmieci. Won ode mnie parówy jedne. Dokładnie tak, tu przechodzimy. I teraz tak. Pytanie, czy tu będę musiał maczugą też manewrować? Nie, tu nie muszę, dobra. O, patrzcie teraz na to. Kurde. Nie to, o, teraz tak. Mam nadzieję, że dobiegnę jakoś.
elegancko. I teraz naparzanka ze wszystkimi dosłownie. Dosłownie i w przenośni. I nara, gościu. Fiolka energii, elegancko. Talizman wiedźmy. No, przyda się na pewno. Miedziana tarcza również się przyda. Sobie weźmiemy to i owo. Sala bohaterów czeka. I trochę mamony, więc jesteśmy generalnie na plus. I teraz możemy dostać się już tylko i wyłącznie na samą górę i zakończyć poziom. Tak naprawdę już nam nic nie zostało. Powiem wam, że naprawdę, kurde, soundtrack w tej gierce jest mega, mega klimatyczny. Mega szanuję. W ogóle to śmiesznie się trochę składa, bo ja tę grę nagrywam 28 września o godzinie 15:51. A wy będziecie ją widzieli 1 października. No, 1 października, dokładnie, o 15:00. Ponieważ tak zadecydowaliście w drugiej ankiecie, że chcecie o 15:00 odcinki, więc ja się dostosuję do was. Kurde, ale fajnie to zrobili, że te kamienie w ogóle tak skręcają, bo z tego co pamiętam w oryginale to one chyba też... Czekajcie, one skręcały czy nie? Czy one bardziej tak się przesuwały na bok? Mi się wydaje, że bardziej przesuwały na bok. Ale mogę się mylić, ponieważ ja dawno w oryginał grałem. Odkąd wychodzą remake'i, to ja tylko w remake'i gram, prawdę mówiąc. Zawiedliśmy mistrza. Oddamy życie. Bardzo dobrze, szanuję takie poświęcenie, że zawiedliście mistrza. Możecie go zawodzić na każdym kroku, mi to nie robi. Awanturnik powinien dokładnie badać każdy obszar. W ukrytych lokacjach można znaleźć sute nagrody. Okej, tylko że ja wydaje mi się, że tutaj zrobiłem wszystko co mogłem pod względem ukrytych nagród, jak chcemy się już tak bawić w dokładną oczywistość. No i co? Idziemy sobie stąd. Dokładną oczywistość? Nie wiem, źle to powiedziałem. Zabij za roka albo dwóch, a może staną się milsi. Dobra, to miałem dokończyć poprzedni ten raz, kiedy był komunikat o sali bohaterów. Tak szybko wracasz z boju? Może już uważasz się za bohatera? Ale tylko prawdziwy bohater zasługuje na miejsce w sali bohaterów. Widzisz widmowy posąg twojej oszukańczej postaci? Gdy stanie się lity, zostaniesz prawdziwym bohaterem. Tak, to też prawda, ponieważ tu wam coś pokażę. Tu jest nasz posąg. Jak on, tak jak tu zresztą ten posąg powiedział przed chwilą, jak on stanie się całkowicie lity, wtedy staniemy się prawdziwym bohaterem. Galaumer. Ale niech ten posąg się zamknie, bo ja się uważam za bohatera i niech zamknie mordę w sumie. Ponieważ się tylko wymodrza, idiota jeden. Wiedziałem, że armia podłych trupów to za mało, by pana pokonać. Mam coś, co może panu pomóc w wykonaniu zadania, panie kapitanie. Oddam to bez żalu, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. O, butelka życia, elegancko. Mamy kolejną fiolkę, butelkę życia, czyli dzięki temu teraz, jak tutaj mamy 300 punktów zdrowia, to teraz tak. Ja to zawsze liczyłem tak, że jedna butelka to jest też 300, więc to jest tak 300, 600, 900, 1200. Ale nie wiem, czy te butelki liczą się jako 100, czy jako też 300. Tutaj nie mam absolutnie pojęcia, wydaje mi się, że to się liczy jako 300 też, więc każda butelka to jest 300 punktów zdrowia. No to czyli mamy tak 1200 punktów zdrowia. Tak mi przynajmniej mi się wydaje, ja tak zawsze liczyłem. Mogę się oczywiście mylić w tej sytuacji. Zanim pójdziemy oczywiście do kolejnego poziomu, to warto byłoby wrócić do krypty Dana. Dokładnie tak. Ze względu na jedną rzecz. Ja wam pokażę, co to jest za rzecz. Kusza wymaga mniejszych umiejętności niż łuk, ale to właśnie jest w niej fajowe. Nie pozwól tylko bla bla bla. Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, trudno. Patrzcie teraz na to.
To tak jako ciekawostkę chciałem wam pokazać. No, a teraz widzimy się w mapie, no w mapie głównej. No i jestem z powrotem, mamy czwartą fiolkę, tak więc już jesteśmy w miarę nakokrzeni, aczkolwiek to nie jest jeszcze ten moment, żeby powiedzieć, że jesteśmy turbo nakokrzeni. Więc teraz lecimy na mauzoleum na wzgórzu, kolejny poziom, który na nas tutaj czeka. Władca mauzoleum na wzgórzu wręcz umiera z ciekawości. Nie każ mu czekać, by cię poznał. Jego szklane serce może tego nie wytrzymać. I tu już mamy podpowiedź, co się będzie działo. Tu już mamy podpowiedź, co się, kurczę pieczone, będzie tutaj działo. Na początku standardowo patrzymy w lewo, w prawo, czy nie ma tutaj jakiegoś sekretu. Oczywiście, że nie ma. I teraz lecimy, kurde, z tymi małymi trollami. Kurde, co to jest dokładnie? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Jesteś w domu bólu. Krąży mnóstwo plotek o złowrogich czynach w tajnych katakumbach znajdujących się pod tą salą. Okej. W ogóle soundtrack z tego poziomu jest epicki, nie? Lubię go w oryginale, jak i w remake'u. To jest po prostu, kurde, mistrzostwo świata. ...20% już mamy. Elegancko. Znowu zdobyliśmy maczugę. Ale przynajmniej nasza maczuga została teraz... ma 100% wytrzymałość. Ponieważ jak zdobywamy następną maczugę, to po prostu wytrzymałość nam się tak naprawdę no zeruje, w sensie do tego stopnia, że mamy z powrotem 100%, to chciałem powiedzieć. Okej, dobra, tutaj mamy coś takiego i teraz zium i spadamy. I lecimy z koksem z tymi kurde trollami zasranymi, tymi kurde goblinami, czy ki wie co to dokładnie jest za stworzenie, bo jest bardzo irytujące w każdym razie. Nigdy ich nie lubiłem, dlatego że to są kurde śmiecie. To są dosłownie śmiecie. Takie kurde, których serdecznie ebać. Ebać i się nie bać. A, runy księżyca potrzebuję. Niestety nie mam runy księżyca, więc tutaj nie możemy iść. Szkoda. Więc jedyne, gdzie Paruwo jedna, wypierdzielaj. Więc jedyne, gdzie możemy iść, to chyba tutaj obecnie. Ta, tylko tutaj możemy iść. To mauzoleum w ogóle też tak pięknie wygląda, naprawdę, powiem wam szczerze, że no mistrzostwo świata, kurczę pieczone. A wy jakie macie ogólnie wspomnienia z Medieval Remake? Weźcie i napiszcie na dole, bo jestem bardzo tego ciekaw. Podłoga się zapada, no wiem o tym, że się zapada. Ale wiecie, co jest dobre, że tamte kurde frajery też giną od tego, nie? Że to nie jest tak, że oni, nie wiem, tam się gdzieś zabunkrują i tyle, nie? Używasz runy ziemi. Yeah! Oczywiście jest jeszcze drugi typ tych zjebów, brzydko mówiąc. I to jest ten typ, gdzie... O właśnie, to są... O właśnie, tak. Śmieć jebany, kurde, kradnie maczugę. No, nie lubię bardzo tego drugiego typu, tych downów. Zobaczymy, jak książka ich przedstawi. Demon z witraża jest władcą mauzoleum. Jego udręczona dusza znajduje się w zamarzniętym, szklanym sercu. Znajdziesz to zagrożenie w mrokach spowijających podziemia mauzoleum.
Okej, okay, księga w ogóle nie przedstawiła tych downów. Może nawet i lepiej, po co im dawać atencję. Chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze w remake'u to jeszcze da się jakoś przeżyć tych kurde kradnących. Gorzej jest w oryginale, gdzie faktycznie w oryginale, jak oni ci coś podwędzili, to oni szybko uciekali do tej swojej nory i już były czasami nawet sytuacje, że oni nawet nie wychodzili. Więc tu jeszcze jako tako uważam, że jest jakkolwiek sprawiedliwie. Mamy fiolkę kurde życia. I mamy tutaj szkieleta, który troszeczkę fałszuje. Niestety. Zobaczmy, jak księga to przedstawi. Doszły upiór pragnie zagrać nową melodię, ale chyba jest skazany na ciągłe powtarzanie tych samych akordów pełnych rozpaczy. Dlatego my mu pomożemy. Zdobędziemy dla niego księgę. Raczej nawet nie tyle co księgę, co po prostu zdobędziemy dla niego te nutki. Żeby chłop mógł zagrać sobie po prostu, no nie? No dajcie spokój, kurde, no niech też ma coś od życia. A nie ciągle będzie się denerwował, że nie może, nie wiem, trafić. że ciągle fałszuje w sensie. O, i widzicie. Nara, frajerzy. Podłoga się zapada. O, mogę zebrać już kielich. Super, fantastycznie. Tego mi brakowało, tego mi trzeba było. Więc zanim, moi drodzy, pójdziemy tutaj, ponieważ tutaj już też wypadałoby sobie runę chaosu wstawić, to najpierw idziemy do szkieleta, dlatego że tam będzie dla nas coś jeszcze czekać, jak oddamy mu oczywiście... jak mu oddamy... partyturę, o. Patrzcie, jak się cieszy, kurczę. Sama radość. I to jest fajne, przynajmniej coś od życia jeszcze ma chłop. Nie musi się denerwować jakoś. Może mieć coś od życia, nie musi, kurde, być skazany na nędzne życie tylko dlatego, że nie mógł jakieś tam pieśni zagrać na pianinie. Ale dobra. Teraz będziemy mogli poprzesuwać sobie to i owo. Noże do rzucania się nam oczywiście jak najbardziej przydadzą. Tutaj zrobimy tak, bo chciałbym mimo co sobie wyczyścić to i owo, ponieważ te witraże szklane, no, zadają nam damage, a ja wolałbym jednak nie mieć zadawanego damage'u. Dokładnie tak, mamy wyczyszczone i teraz pchamy. Pchamy do tego szklanego serca, które tam widzieliście. Serce rozpalone. Ojoj, coś tu się potłukło, chyba czyjeś ego. I coś się tam u góry wydarzyło, więc teraz pozwólcie, że ja tutaj zmienię sobie na... to... Ale to zmienię na... A może na to? Super pancerz, jest naprawdę super. A, mogę teraz też super pancerzem grać swoją drogą. Bo jak się przejdzie tam gierkę, to... Czekajcie. To było jak się przejdzie gierkę, czy to jak się spreorderowało gierkę, to się dostawało ten super pancerz? No w każdym razie ja coś takiego mam, ale ja myślę, że sobie ten... schowam sobie na razie. Nie jest mi na razie póki co potrzebny. Serio. Halo, ja bym chciał tą maczugę zmienić na... O, X-em, dobra, nie widziałem. Musiałem jeszcze raz na spokojnie przeczytać, bo ja tak za bardzo szarżowałem.
co tutaj teraz będzie się działo? Wiemy, co się będzie działo. Znaczy, ja wiem, ale no, osoby, które nie wiedzą, nie wiedzą, co się będzie działo. Ale bestia. Ale bestia tutaj nam wtargnęła.